Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych na uroczystym apelu z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zatytułowanym Barwy mojej ojczyzny. Witamy panią dyrektor, gromo pedagogiczne, pracowników szkoły oraz was, drogie koleżanki i koledzy. Nasz apel rozpocznijmy od odśpiewania hymnu. Proszę wszystkich do powstania. Do hymnu. Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych. Zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę. Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon i dzieci. Wymową wieków usłyszeć, one mówią. Co? Cóż gdyby nam powiedzieć mogą? Tam taka cisza, cisza, która przejmuje trwogą. Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza. Tam zapisane są przodków marzenia, wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia. I słowa trzy, które przez pokolenia szły. Bóg, honor, ojczyzna. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko były szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, sąsiadem, niewola i walka o wolność. Wiem, to były czasy zaborów. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Był rok 1772 i pierwszy rozbiór Polski. Rok 1793 to drugi rozbiór naszych ziem. Rok 1795. Polska przestaje istnieć na mapach geograficznych Europy. O moja ojczyzno, patrzę serce moje. Rosja, Austria i Prusy zagrabiły ziemię Twoje. Silną i potężną Cię pamiętamy. Co się teraz stało z Twoimi synami? Kłócą się i wcale o Ciebie nie dbają. Czy teraz w tym nieszczęściu się pamiętają?
z mapy świata i zniszczyć naród polski, zabrać godność, język, kulturę i tradycje. Polacy nigdy nie pogodzili się z tyranią zaborców. W 1830 roku obudziła się nadzieja w polskich sercach. Wybuchło powstanie listopadowe. Dnie się za dniami w lokum czarny, jako ta ziemia, w którą jestem wryta. A życie pełza nad pojęcie marne, nie zna co to noc, co słońce lub świta. Nie powiodło się to powstanie. Wróg był silniejszy, ale Polacy się nie poddawali. Niech krew nasza spadnie grom w głową i obudzi legiony drzemiące. Niech powstaną, sięgną po słońce. Wybucha kolejne powstanie. Był taki rok. Rok 63. Śnieżył się styczeń. Poszli niepomni przez drogi obliczeń. Poszliby walczyć najgodniej, najprościej. Życie położyć przy budowie dzieła, które zwało się Wskrzeszenie Wolności. Krzyknąć światu, Polska nie zginęła. Był taki dzień, rok 63. Bój beznadziejny, odwaga bez wiary, przez krew, łzy, droga mozolna, był przedostatni etap. Próba wiary, aby w nas dzisiaj żyła Polska wolna. Zgadowani na tułaczkę skazani, nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wierzyli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy, jak być Polakami. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Rodem. Mów, czy z tego Łanżyta, czy z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że jesteś z takiej chaty, co piastowską chatą była, że z tej ziemi, której kwiaty gorzka rosa wykarmiła. Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej. W sercach Polaków pojawiła się nadzieja nadejścia wolności. Synkowie moi, poszedłem w bój, jak wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca ojciec i ojca dziad, co z legionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, da nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdany z nóg i nim wy męskich dojdziecie sił, jawą się stanie, co dziadek śnił. Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny ład naszej wolnej ojczyzny. Czekaliśmy na niego 123 lata. Na to zwróciliśmy
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą lat 100, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Żadne ciemiana nad to nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie my siły jej składam w ofierze. Na całe życie, które wziąłem z ciebie, całe do ciebie, ojczyzno, należy. Twych wielkich mężów przykład doskonały, twych bohaterów wyrywa świętokości. Wierzę w twą przyszłość, pełna wielkiej chwały, potęgi, dobra i sprawiedliwości. W historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Do odśpiewania roku. Więc gotuj broń i kule
magnetów poostrzał. Na odgłos wrog, twój sztuciec wiesz na oko, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Wzrósł liściem bor, więc zborę wiara strzelcy, masz w ręku broń, a w sercu święty żar. Hej, Moskwa to, a noże to wisielcy, od naszych kul was nie ochroni car. Raz przecież już zagrały trąbę dźwięki, lśni polska broń, jak słowo kłosów fal. Dziś płaczmy łzy siostr matek i wdowienki, hej, baczność cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal, a kuj, a rąb i w łeb lub serce pal. Pal!